Cezary Tomczyk, wiceminister w MON, staje się niekim innym jak grabarzem wieloletniego przekrętu Antoniego Macierewicza. Lewica, która się rozpada, przez wielu będzie uznana już za pochowaną, ale prawda jest taka, że 27 osób, które odeszło dzisiaj od partii Razem, stanie się potężną podwaliną do tego, żeby nowa lewica za chwilę nabrała wiatru w żagle. Złodzieje wpłacają kaucję za innych złodziei. I niech mi ktoś powie, że w Polsce nie ma demokracji, a jest tak, jak PiS dzisiaj krzyczy, anarchia. No. Cześć wam. Dzisiaj zacznę tak szybko od lewicy, bo główny temat, który mówimy o Antonim Macierewiczu i Cezarym Tomczyku, zajmie dużą część tego materiału, więc szybciutko przeskakuję do lewicy, która ma szansę się odrodzić dzięki temu, że partia Razem tak naprawdę zostanie pochowana. Rozłam na lewicy. Z partii Razem odeszło już 27 osób. Czy Adrian Zandberg przejdzie do opozycji? W chwili obecnej zapadają decyzje tak naprawdę, czy Razem partia Adriana Zandberga zostanie w klubie sejmowym, w klubie parlamentarnym lewicy. Moim zdaniem lepiej dla nowej lewicy byłoby, gdyby Razem po prostu wyszło z tego klubu, bo w końcu byśmy mieli taką normalną sytuację. To, co dzisiaj jest, jest bardzo niezrozumiałe dla osób mniej zaangażowanych w scenę polityczną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popatrzymy, Razem jest partią lewicową, Czarzasty, Biedroń, partia lewicowa, Razem są w klubie sejmowym, ale partia Razem nie jest w rządzie, jest trochę w opozycji i mamy sytuację taką, że Czarzasty czy Biedroń chwalą rząd i chwalą się pewnymi osiągnięciami, ale w tym samym czasie wychodzi Zandberg i mówi, że te osiągnięcia to jest pic na wodę, więc mamy taką schizofrenię na lewicy. Więc 27 osób, które odeszło dzisiaj z tego ugrupowania, może dać dobry zaczyn do tego, żeby nowa lewica za chwilę się odrodziła. Dzisiaj odeszło 27 osób. W ugrupowaniu pozostaje blisko 3000 członków, którzy wierzą, że program obiecany wyborcom jest ważniejszy niż stanowiska i osobiste kariery. Napisano w oświadczeniu partii Razem. Jak dodano, partia nie chce, by jedynym krytycznym głosem wobec rządu był głos skrajnej prawicy. Ja powiem tak. Partia Razem poszła tak w lewo, zobaczcie, tak poszła w lewo, że w pewnym momencie doszła do prawej strony. Ona dzisiaj w wielu wypadkach naprawdę, nawet pani posłanka Matysiak ze skrajnej lewicy dzisiaj współpracuje z prawicą, z PiS-em. Więc jeżeli powiemy, że Zandberg poszedł tak daleko w lewo, że doszedł w prawo, to partia Zandberga jest niczym innym jak opozycją, która razem z PiS-em dzisiaj zacznie kolaborować. Kiedy do tego wszystkiego dodamy, że członkowie partii Razem naprawdę też się gubili, bo nie wiedzieli tak naprawdę, kto nimi rządzi, kto jest w lewicy, jaki mają program, co będzie realizowane, to uwierz mi, panie Adrianie Zandbergu, że ci członkowie za chwilę zaczną, może nie uciekać, ale szybciutko przechodzić z partii Razem do lewicy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo, ale to bardzo prawdopodobne jest, że premier Gawkowski za chwilę będzie tym, który będzie prowadził lewicę do sukcesu. Tak jak kiedyś Leszek Miller poprowadził lewicę do sukcesu i ponad 40% poparcia, tak samo premier Gawkowski ma dużą szansę na to, żeby za jego rządów lewica się odrodziła i nabrała wiatru w żagle. Ale wiatru w żagle od 14 lat nabiera nie kto inny jak Antoni Macierewicz, który najpierw wymyślił kłamstwo smoleńskie, a później za 100 milionów złotych bardzo starał się to kłamstwo uprawdopodobnić. Zanim przejdziemy do Antoniego, to pamiętajcie, subskrybujemy, komentujemy i lajkujemy, bo jak zobaczycie cały materiał ze zdjęciami, a także ze wszystkimi wstawkami, które są bardzo istotne w materiale o Antonim Macierewiczu, to może się skończyć tak, że nie zdążycie za chwilę zasubskrybować tego kanału, bo pójdziecie w tej chwili puścić pawia. A więc subskrybujemy, komentujemy, lajkujemy, a ja przeskakuję do Antoniego Macierewicza. Im bardziej sprzeczna z prawdą, im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze.
Właśnie musiałem zacząć od tego starego filmu, który pokazuje właśnie, jakie podejście do rzeczywistości, do prawdy ma Antoni Macierewicz. Musiałem wam to pokazać, żebyście zrozumieli, że im coś jest głupsze, im coś jest dalsze od prawdy, im coś jest bardziej naciągane, mistyfikowane, konfabulowane, tym bardziej w pisowskim elektoracie jest to dopuszczane do wiadomości, wróć, do świadomości. O całym kłamstwie smoleńskim zrobionych zostały setki materiałów, ale dopiero minister Tomczyk zaprezentował nam potężną księgę kłamstwa smoleńskiego. Sprawdź zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji. Liczy sobie około 800 stron. Jak zobaczyłem ten materiał w TVN-ie, to mówię, okej, wezmę, przeczytam to. Tam jest 800 stron. Składa się to z 8 części. Tutaj macie stronę internetową, więc możecie sobie wejść na stronę MON-u i pobrać to. Ja zacząłem czytać kawałek. Jest to tak ciężko napisane, że nie byłem w stanie tego przeczytać i domyślam się, że wy też tego nie przeczytacie. Cała konferencja prasowa, która została zwołana w zakresie właśnie tego raportu, trwała ponad 4 godziny, więc nawet tego nie dałem rady oglądnąć i wy pewno też. Ale jeżeli komukolwiek z was uda się przeczytać cały ten raport albo zobaczyć czterogodzinną konferencję od deski do deski i jesteś tego pewien, że nic nie ominąłeś albo nie ominęłaś, tutaj jest link do mojego Instagrama. Pisz na mojego Instagrama w prywatnej wiadomości, a każdej osobie, która przeczytała raport lub zobaczyła cały od deski do deski czterogodzinny wykład na temat kłamstwa smoleńskiego, wyślę w wersji elektronicznej moją własną książkę. A teraz zacznijmy tak naprawdę od Antoniego Macierewicza, któremu można by powiedzieć, a jego imię brzmi 44. No, Adam Mickiewicz, mówiąc jego imię brzmi 44, tak naprawdę pisał trochę o sobie. Adam Mickiewicz z hebrajskiego 44 tak naprawdę znaczy Adam. Czyli on mówił o osobie, która będzie mesjaszem, prorokiem, która wyzwoli Polskę, więc Antoni Macierewicz w pisowskim plemieniu jest nikim innym jak 44, człowiekiem, który miał wyzwolić PiS od jarzma, cholera, tylko nie wiem od czyjego jarzma. A nie, czekaj, oni by sobie wroga zrobili, a później by go obalili. Ale Antoni Macierewicz zapomniał, że władza raz dana idiotom może być szybko odebrana. 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie działań podkomisji Macierewicza. Zawiadomienia dotyczą Macierewicza, Błaszczaka, Misiewicza i innych członków podkomisji. Trzeba w tym momencie dodać, że chyba 25 z tych zawiadomień dotyczy bezpośrednio Antoniego Macierewicza. Ale są na przykład takie, słuchajcie, zawiadomienia, że ja się posikałem. Biedny Misiewicz, fajny chłopak, szkoda chłopaka, kiedyś był akwarystą, później go na siłę wrzucili w te kamasze wojskowe, wziął tajne dokumenty, poszedł do pani Krysi, do sekretariatu, wziął sobie je, skserował. Wielkie Michalo, to przecież nikt o tym nie musi wiedzieć, że przydupa z Macierewicza chodził i kserował tajne przez poufne dokumenty. Ale mi wielkie, gdyby jeszcze je ukradł. On je tylko skserował, tylko nie wiadomo po co i komu je skserował. Ale gdyby 20% tylko tych zawiadomień na Macierewicza się ostało, to można powiedzieć, że chłop by już prawie, albo prawdopodobnie, do śmierci z więzienia nie wyszedł. Natomiast powstaje pytanie, czy Bodnar, albo może prokuratura wojskowa, będzie miała na tyle jaj, żeby bardzo szybko zawnioskować do Sejmu o cofnięcie immunitetu, a dopiero później zacząć wzywać go na przesłuchanie, bo wszyscy doskonale wiemy, że dzisiaj PiS mówi, że prokuratura jest nielegalna, bo tak powiedziała Julia Przyłębska pomiędzy kotletem schabowym a rolmopsami robionymi dla Dudy albo Kaczyńskiego. Dlatego mam dobrą radę, panowie prokuratorzy, zanim zaczniecie wzywać Macierewicza jako świadka w sprawie, to wystąpcie o cofnięcie mu immunitetu i zgodę na aresztowanie, bo on się nie będzie u was pokazywał. A żebyście go doprowadzili najpierw, a nie jak z Romanowskim później, to musicie poprosić o ściągnięcie z niego immunitetu i zgodę Sejmu na aresztowanie. 81,5 miliona złotych kosztowała łącznie komisja Macierewicza, która miała dowieść politycznej tezy wybuchu pod Smoleńskiem.
za samą ochronę Macierewicz, zgodnie z prawem mu nienależącą, komisja zapłaciła 1 000 000 zł. Co więcej, eksperci w tej komisji dostawali nawet po 900 000 zł za ekspertyzy, które nie były wykorzystywane. Inni eksperci dostawali po 500 000, a z całej ekspertyzy wybierano 5 zdań, które pasowały Macierewiczowi, bo cała ekspertyza była bez sensu. Macierewicz zapłacił 2 miliony dolarów za ekspertyzę, która w pierwszych zdaniach mówi, że do katastrofy doszło przez to, że samolot lewym skrzydłem pieprznął w brzozę. 2 miliony dolarów, kilkanaście milionów złotych wydali na ekspertyzy, których nie brali pod uwagę. Co więcej, Antek w całą sprawę tworzenia raportu tej komisji zaangażował swoją żonę i jej koleżankę. No i tu akurat się nie dziwię, no bo kto normalny, rozsądny, przy zdrowych zmysłach byłby w stanie przeczytać bełkot nienawiści i hejtu Antoniego Macierewicza, poprawić błędy, zrobić z tego stylistykę i na koniec wypluć z siebie coś, co mogłoby być przeczytane przez zwykłych ludzi, którzy nie do końca wierzą w całą teorię spiskową Antoniego Macierewicza. No właśnie, tylko Kryśka i Jaćka były w stanie to zrobić. Okej, my wiemy, wy wiecie. Pytanie, co z tym zrobicie? Bo póki co Macierewicz ma się dobrze i niespecjalnie przejmuje się tym, co mówicie. Macierewicz do celi. To, że Antoni się nie przejmuje tym, co dzisiaj się, znaczy wczoraj się zadziało, to jest raczej normalne, bo on się bardziej przejmuje tym, jak spakować rzeczy, czy uciec już na Białoruś, czy może za chwilę, a może po prostu polecieć bezpośrednio do Moskwy. No wiecie, powodów Antoni Macierewicz do obaw ma od cholery i ciut-ciut i miejsc, w których może dzisiaj się schować też, może wylecieć do Paragwaju, do Peru, do Moskwy, do Mińska, może przylecieć też na Bali. Ale Antoni, nie przylatuj na Bali, bo na Bali chłopcy są nieowłosieni. Naprawdę nie ma tutaj owłosionych ludzi, bo w tym klimacie włosy po prostu mało rosną. Więc Antek raczej leć gdzieś do zimnych krajów typu Skandynawia albo Irkuc. O, Irkuc, tam będą na setę owłosieni. A dlaczego mówię? Dlatego o tym mówię, że we wczorajszym materiale, do którego link macie tutaj, pokazałem wam z dozą dużego prawdopodobieństwa, że Antoni Macierewicz jest biseksualny. A jako ciekawostkę powiem wam, że jak wpisałem do AI, żeby pokazała mi Antoniego Macierewicza w wersji biseksualnej, to dostałem takie zdjęcie. No mi to coś przypomina, jakieś zdjęcie Boxdela? No nie wiem, ale coś mi się wydaje, że AI było trochę sugestywne w zakresie biseksualności Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz mógł być szpiegiem, mógł być szpiegiem, mógł być nieświadomym szpiegiem, mógł być pożytecznym idiotą, mógł być po prostu człowiekiem, który zapętlił się w tej swojej takiej narracji, która jest nienawiścią do wszystkich, którzy mu nie wierzą, i jak ktoś się u niego pojawiał, na przykład rosyjski szpieg z pendrive'em, i mówił: tu masz dowody na to, że Tusk majstrował śrubokrętem przy samolocie, a Siemoniak w tym czasie przebijał nożem opony, no nie przebijał, przecinał nożem opony, to głupi Macierewicz wierzył w to i szedł na spotkania z prawdopodobnie jednym albo drugim agentem GRU, skąd brał dowody, materiały, pendrive'y, które nic nie miały związanego z rzeczywistością, i uważał, że odkrywa wielkie tajemnice. A w momencie, kiedy ludzie zasiadający w jego komisji mieli inne zdanie, on ich starał się przekupić. Ja osobiście nigdy was nie przekupuję. No, wy mnie czasami przekupujecie, jak wchodzicie na moją stronę, jak wchodzicie w zakładkę wspieranie kanału, tutaj macie możliwość wsparcia kanału i wykupujecie płatne wspieranie, za co bardzo wam dziękuję. Jest już was tam ponad 60 osób. Za każdą osobę dziękuję i proszę o kolejne. Ale wy także mnie wspieracie poprzez lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie. A jeżeli dotarliście do tego momentu, to znaczy, że nie poszliście jeszcze wymiotować, tak jak zakładałem na początku. Dlatego teraz wracamy do Antoniego. Antoni Macierewicz złożył ekspertowi ofertę. Potraktował ją jako łapówkę. W sumie pamiętajcie, Antoni Macierewicz mógł wykorzystać służby do tego, żeby eksperta zastraszyć,
żeby rodzinę jego wsadzić do więzienia, nasłać żandarmerię wojskową, zorganizować pobicie danego człowieka, a on go tylko chciał przekupić. No ludzki pan po prostu. Kiedy eksperci odmawiali potwierdzenia głównej przyczyny katastrofy, to Antoni Macierewicz proponował, aby naprawili swój błąd i uznali opinię jego bliskiego współpracownika, pana Nowaczyka, ekspert podkomisji, pan Prothero, naciski odebrał jako propozycję korupcyjną. Przekazał Tomczyk na konferencji prasowej. Skoro Błaszczak wiedział o tym, co odwala Macierewicz, skoro Kaczyński wiedział o tym, co ten człowiek robi, to czy oni naprawdę wierzyli, że osiągnięcia Antoniego Macierewicza będą tak wielkie, że PiS stanie się partią narodów dla narodu? A może po prostu Antek ma coś na Jarka? Chodzi taka plotka, że Jarek z jakimś tam księdzem bawili się w tą grę Słoneczko i że ktoś im zrobił zdjęcie i że teraz Antoni ma to zdjęcie. A może chodziło o to, że Błaszczak też coś odwalił i Antoni miał na Błaszczaka? A może po prostu chodziło o to, że Antoni, wszyscy wiedzieli, był nieobliczalny i mógł wysadzić granat, idąc po prostu po trupach. Ale o tym, jak należy działać w trakcie kryzysu, jak należy podchodzić do Antoniego Macierewicza, już kilka ładnych lat temu nie kto inny, jak porównywany do Goebbelsa Jacek Kurski, wypowiedział się na temat Macierewicza i Kaczyńskiego, a raczej ich związku. Kaczyński jest uzależniony od Macierewicza, dobrze rozumiem? Tak psychologicznie? Wydaje mi się psychologicznie tak, jako najbardziej radykalny, jako stawiający najdalej idący. W ten sposób można wytłumaczyć wszystko, ale sam Macierewicz to nie wierzy, bo jeżeli mówi, że był wybuch u góry. No cóż, Kurski może ma rację, może nie ma racji, no pewne jest jedno. Jeżeli ktoś wydaje 100 tysięcy złotych na to, żeby nie doprowadzić do ujawnienia prawdy, ale żeby tylko stworzyć film promujący samą komisję, pokazujący, jak ta komisja ciężko pracuje, pokazujący, co ta komisja robi, i wydaje to z pieniędzy tej komisji, to można powiedzieć wyraźnie, propaganda level pro, czy to za czasów Kurskiego w TVP, czy za czasów komisji u Macierewicza, była naprawdę na wysokim poziomie. Zawierano umowy na ekspertyzy, które nie dotyczyły badania wypadków lotniczych. Szanowni Państwo, 100 tysięcy złotych wydano na to, żeby nagrać film o działalności podkomisji smoleńskiej. O tym, jak oni pracują, jak komisja wspaniale działa. No i obiecałem Wam, że powiem, czy Macierewicz jest bohaterem, debilem, czy pożytecznym idiotą. I tak jak obiecałem to na początku, tak odpowiem na to pytanie teraz na końcu. Czy Antoni Macierewicz znał prawdziwe przyczyny katastrofy? Przewodniczący podkomisji dysponował syntetycznym podsumowaniem wyników prac badawczych. To jest ten dokument. Czytamy w nim między innymi: bezpośrednią przyczyną katastrofy było ciężkie zderzenie z brzozą Bodina. W sumie mógłbym się jeszcze uzewnętrzniać. Mógłbym jeszcze ciągnąć ten materiał dłużej, ale powiem Wam szczerze, że sam się z nim zmęczyłem. Dlatego powiem tak. Macierewicz moim zdaniem jest pożytecznym idiotą. I to nie chodzi o to, że on jest idiotą, nie wiem, intelektualnym czy coś. Ja powiem tak, on jest pożyteczny dla Federacji Rosyjskiej i idiotyczny dla rządu polskiego, więc jest, był i zawsze będzie pożytecznym idiotą, który na nieświadomce mógł tak naprawdę przekazywać tajne informacje dla szpiegów rosyjskich. Macierewicz dzisiaj jeszcze nie siedzi w areszcie, ale w aresztach jeszcze siedzą trzy osoby. Dwie urzędniczki z Funduszu Sprawiedliwości i ksiądz Osalceson. Ale może się okazać, że inni panowie, którzy no, dużo zapisu zarobili, dzisiaj wpłacą pieniądze na kaucję, aby ci podejrzewani o kradzież kilkudziesięciu, kilkuset milionów pisowcy wyszli na wolność. Nakradli się, teraz będą wpłacać. Za wszystkich nie dacie rady. Kolejka do aresztu robi się coraz dłuższa. Kaucja za przekrętasów. No, hashtag kaucja za przekrętasów, panie pośle Trela, raczej się nie przyjmie, bo jest on zbyt skomplikowany, ale gratulacje, jeżeli to pan wymyślił, to naprawdę taki mały plusik za kreatywność.
Natomiast prawda jest taka, że i ksiądz Olszewski, czyli ten od Salcesonu, ten co, nie ekstradycję, Boże Święty, egzorcyzmy Salcesonem robił, a także dwie panie, chyba jedna to jest Urszula, tak, Urszula, a druga Karolina, dwie panie urzędniczki, które posiedziały ponad 200 dni w areszcie, mogą wyjść na wolność. Sąd apelacyjny w Warszawie zmienił postanowienie sądu okręgowego i zastosował wobec Michała O., tego Salcesonu, Urszuli D. i Karoliny K. tak zwany areszt warunkowy. Sąd ponownie potwierdził, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnia duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Ale mimo wszystko materiał już jest tak profesjonalnie i tak dobrze zebrany, że ci ludzie mogą wyjść z aresztu, jak ktoś wpłaci kasę. Oczywiście, chętnych do wpłaty kasy jest cholernie dużo. I pierwszy wyskakuje nie kto inny jak Rachoń, który jest wręcz gloryfikowany przez jego obecnego szefa. Michał Rachoń, dyrektor programowy Republiki, wpłaci kaucję za urzędniczki Karolinę i Urszulę, które zostały zatrzymane w tej sprawie, co ksiądz Michał Olszewski. Kobiety muszą wpłacić po 350 tysięcy złotych, by wyjść na wolność. W sumie 350 tysięcy złotych za głowę to nie jest dużo. W porównaniu z tym, co się mówi, że Rachoń wyciągał w TVP, znaczy zarabiał w TVP, jeżeli porównamy z tym, co zarabia w Republice albo innych, że tak powiem, mediach, to pewno te 350-700 tysięcy dla pana Rachonia nie jest jakimś tam wielkim problemem i pewno dla tych urzędniczek też nie byłoby jakimś wielkim problemem. No bo jeżeli ktoś jest podejrzewany o przywłaszczenie, wyłudzenie albo bezzasadne rozdysponowanie kilkuset milionów, no to 350 tysięcy, pikuś. Co ciekawe, z księdzem Olszewskim, tym od Salcesonu, to tam jest naprawdę kolejka. Bo najpierw powiedział Morawiecki, że chce wpłacić, później powiedział Obajtek, ja czekam, aż sam Jarosław Kaczyński powie, że wpłaci, bo przecież oni wszyscy, a może Ziobro jeszcze wpłaci, to też by było ciekawe. Oni wszyscy dzisiaj wyjdą na wolność. Mają kilka takich sankcji. Oprócz tych 350 tysięcy, które każde z nich musi wpłacić, albo ktoś za nich musi wpłacić, nie mogą opuszczać Polski. Będą mieli zabrany paszport. Dwa razy w tygodniu mają stawiać się na komendzie policji i pokazywać, że dalej są w Polsce. Co więcej, nie mogą ze sobą, i to jest najciekawsze, tylko ze sobą te trzy osoby nie mogą rozmawiać. A co z Romanowskim, co z Ziobrą, co z wypowiedziami medialnymi, co z wywiadami w TV Republika, które za chwilę będą leciały jak dosłownie z karabinu maszynowego? Czy mogą się wypowiadać? No bo jakby nie było, jak te osoby zaczną się wypowiadać, to będzie to można odebrać za wpływanie na czyjąś świadomość, czyli na świadomość sądu. Cała sprawa kaucji rozstrzygnąć się ma do 15 listopada. Moim zdaniem te kaucje zostaną szybciutko wpłacone, bo TV Republika już czeka w progach, żeby zrobić trzy po sobie kolejne wywiady z księdzem Olszewskim i z tymi dwiema paniami. I wcale im się nie dziwię, bo gdybym sam wpłacił za nie kaucję, to sam też bym chciał zrobić z nimi wywiad. Może to jest taki układ. Sayonara, do jutra, moi drodzy.